Siemo, z tej strony MazXS, witam was we Frostpunku, jedynce na scenariuszu Ostatnia jesień. Kontynuujemy naszą przygodę, budujemy generator, jesteśmy cały czas na pierwszym etapie budowy. Na razie cały czas staramy się zrobić tą konstrukcję. Mamy czas do 16 dnia i mamy dzień 11 jak na razie. I dopiero to wszystko wybudujemy tam chyba za 2 dni. Nie wiem, czekamy aż dotrą do nas dodatkowi robotnicy, możemy też prowadzić kolejne prawo. Konserwacja sprzętu. W miejscach pracy spadnie ryzyko wypadku, niezadowolenie trwale trochę wzrośnie, ale to nas nie boli. Ważne jest to, że tutaj... Ej, co, oni konserwujecie ten sprzęt, czy nie? Ty, no nie ma, nie widzę tego. Czekaj, to jak to działa? Was oczywiście zachęcam do zalajkowania czy do zasubskrybowania, żeby nie przegapić innych rzeczy, co nie? Spadnie ryzyko wypadków. No a to dalej jest szkodliwe, umiarkowane ryzyko. Nie wiem, może dopiero to się zaktualizuje, jak oni pójdą do pracy, co nie? Jest po prostu taka opcja. Dawaj trójkę. Zobaczcie, coraz więcej chorych. Skąd ci chorzy? Tutaj łaźnia pracuje sobie ładnie. Węgiel jest zbierany, dobra. A, oni zbierają teraz ten węgiel, czyli ja ich przełączyłem. Już zapomniałem. Mimo tego, że między odcinkami jest tylko łyk herbaty, co nie? I żarcie nam się kończy. Przybył transport. A, ja dostałem czkawki, świetnie. No i dobra, akurat wszyscy mają gdzie mieszkać. Możemy nawet zobaczyć, że... O, 3 domy jest za dużo. Ale to nic nie szkodzi. Wprowadzamy oczywiście ich od razu do pracy budowy. Mam 4 typiarzy. Tu drewno się zaczyna kończyć, żelazo się nie kończy, więc ja tych 4 typiarzy wprowadzam tutaj, żeby sprowadzali drewno. Zgarnę typów. Ja odpalę 24 godziny dla naukowców. Czyli dzięki temu ci naukowcy walą przez 24 godziny, bo mają pracę dwuzmianową, a tutaj ci tako walą. I dzięki temu nauka cały czas będzie postępowała, więc chyba tak jest bardziej wydajnie. Co jak myślicie? Chyba tak jest git. Dwuzmianowa nauka, niech działa. Z powodu wydajności spadł nam ten bonus. Szkoda. No ale musimy zainwestować w lepsze posiłki. Dawaj, spróbujmy robić te solidne posiłki. A teraz bądź co bądź ci nam dostarczają żarcia z obozu terenowego. A jak to wygląda? Czekaj, jest czas wolny. Niech wejdzie czas pracy. Dobra, mamy czas pracy. W jeden dzień to skończymy. Zostało nam trochę, a jeżeli przełączę na 24 godziny, to skończymy to w 2 dni. Niestety, ja mam za mało ludzi, bo tak to wtedy bym musiał jeszcze tej 25 dorzucić. A ja nie mam tu 25. A i szkodliwe warunki. No jakoś nie widzę, żeby to ryzyko się poprawiło. Bezpieczeństwo pracy, toksyczne gazy. Szefie, mamy problem. Wykryliśmy niebezpiecznie wysokie stężenie toksycznych gazów na całym placu budowy. Wdychanie ich spowoduje choroby, ale nie mamy innego wyjścia. Nie możemy przerwać pracy. Gazy wydobywają się z podziemnego źródła energii, a ich poziom toksyczności stale się zmienia. Będziemy go sprawdzać i powiadomimy cię o wszelkich zmianach z 24 godziny wyprzedzeniem. Aha, czyli tutaj jakieś specjalne źródło energii jest. Okej. No ale na razie tu żadnych gazów toksycznych nie ma. O, tutaj jest, dobra. Jutro wzrośnie toksyczne stężenie gazów. Obecny poziom toksyczności jest niski. I to jakoś wprowadza toksyczne gazy? A, no i to wprowadza. Kurde, nam problem. Jest niebezpieczne warunki pracy są przez to. Ojojoj, ale ja nie mam jak ich bardziej ulepszyć, bo już mam wprowadzone to. No i trudny ten scenariusz, trudny. Jak tam punkty logistyczne? No, zbierają się dopiero. No ja tak, chociaż tak szczerze, 12 ludzi mógłbym tylko przyzwać. 12 ludzi to dla nas i tak nieźle odda. Rdzeni ja nie potrzebuję. Może inżynierów, 3 bym dodał. Dobra, czekaj. 3 inżynierów do nauki, a reszta to robotnicy. Dobra, dawaj, sprowadzaj mi ich.
A ile jest? A, inżynier jest warty czterech, czy jest warty dwóch robotników? Ale tak naprawdę to jej głównie potrzebuje robotników, więc ja nie wiem, co ci inżynierowie. Co z startakiem? Miejsce na zasoby jest pełne, a widzicie. Trzeba wybudować magazyn w takim razie. Namiot, lecz... Albo może... Wiecie co? Albo może zrobimy coś takiego. Tu zmniejszę na... jednego typa. Resztę włożę tutaj. A, jest toksyczne te. Dobra, tu spowolnię pracę. I stworzymy... A, w opór profili. W opór profili. I niech po prostu niech zaczną kręcić. Jak tam toksyczność? Nie... niezdrowo. Małe ryzyko zachorowania. Dobra, mamy ulepszony port. Trzeba drewno przygotować na ulepszenie portu. Wtedy byśmy ten port chyba ulepszyli, bo to jest nasz taki główny port jak na razie. A, możemy wybrać technologię, ulepszenie składów. Więcej poszukiwaczy, modernizacja lecznic chyba, co nie? Żeby tutaj chorzy szybciej byli wyleczeni. Postaw ten rzecz na generator. No, za 17 godzin zostanie to wybudowane. Więc jest git. Zbuduj fabrykę maszyn i tak dalej. No na razie w to musimy lecieć. Chcemy ten porcik na pewno. Dobra, daj mi 60 drewna. Jest 60 drewna. Jest ulepszony port. Dawaj, ulepszaj mi ten porcik. Mamy księgę praw. Ambulatorium. Leczy ciężko chorych. Krótkie zmiany. Czyli nic mi się tu na razie nie podoba. Standaryzowanie pracy i tak dalej. Administracja. Pochówek na miejscu. Walka. Tabletki. Dom opieki. Podstawowa. Dobra, ja bym chyba na razie podpisał dom opieki. Na razie on nie jest potrzebny, ale w przyszłości zawsze będzie nam pomagał. I nie wiem, czy ja nie będę też potrzebował stacji. Nie, na razie jeszcze tutaj nie mogę postawić drugiej stacji, ale to zaraz powinienem móc. Dobra, mamy porcik i ja mogę zamawiać tu drugi surowiec. Zmiana zasobu. Zmiana zasobu do pewnego wstrzymania rozładunku, czy kontynuować. No ale ma niby działać na dwa zasoby teraz, tak? Ulepszony port. Czy ja jestem jakiś upośledzony? Transportuję duże ilości podstawowych materiałów z miejsc... Okej, chyba źle coś doczytałem. Pozwala, który umożliwia szybkie rozładowanie statku i tworzenie przy tym dwóch różnych zasobów. Dwóch różnych zasobów, no właśnie. No i długo im zajmuje przełączenie się. Drewno na trzeci level będziemy zbierać. Ale z tego co widzę... A, bo jest noc. Kurde, i to strasznie długo przerabia się. Jestem ciekawy, czy tutaj dojdzie drewno, czy... Nie, tylko stal. O kurde, to tych dwóch różnych zasobów najwyraźniej nie dla ciebie, Matiszu. Dobra, przełącz na drewno w takim razie. Jednak coś tutaj się zepsuło. Albo ja to źle zrozumiałem. Szybsze rozładowanie statków, który... Dużej ilości. Może udoskonalony port dopiero to będzie miała. Będzie miał. Bo tu nie ma żadnej opcji, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, przybył transport ludzi. Czyli teraz możemy dodać naukowców. Ale czekamy cały czas na surowce. Chyba, że coś może z leczniczego? Nie, no. Potrzebujemy wyższy poziom. Mamy to coś. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo, lepsze umożliwia selekcję materiału. 20 materiałów niezbędnych do produkcji profili jest zmniejszone. Dobra, niech będą te materiały tańsze w tym czasie.
No dobra, no jest drewno, no i drewno będzie. A, no i mamy więcej ludu. To ja bym od razu tych ludzi tu przyłączył, żeby statek je na razie przypły. Nie, no jest, kurde, druga ta. Aha, czyli on po prostu będzie dwa razy więcej drewna przyprowadzał. Dobra, to ja rozumiem już to. I tak samo rozumiem, że węgiel trzeba z powrotem sprowadzać. Czyli mamy na dwie drewna. Czyli stacja, jakbym chciał jeszcze więcej drewna. No niby chciałbym więcej drewna, więc chyba buduję tą stację. No i zbudowali... O nie, chyba jednak nie zbudowaliśmy. Ej, bezpieczeństwo dobrze trzymaliśmy, co się stało? Bezpieczeństwo pracy, uwięzieni robotnicy. Szef w wyniku eksplozji, do której doszło w fundamentach generatora, zawalił się tunel. Kilka robotników zostało uwięzionych. Niestety nie możemy do nich wysłać ekipy ratunkowej, bo po prostu jej nie mamy. Ze względu na niskie priorytety, jakie nadaliśmy bezpieczeństwu pracy w obrębie szybu, pracownikom brakuje odpowiedniego przeszkolenia. Wysimy ekipę ratowniczą. Brak ekipy ratowniczej ze względu na niski poziom bezpieczeństwa. Ale ja mam o, ale kijowo. Uwięzienie robotnicy przeżyły, budowa zostanie opóźniona o 30%. Pracujmy dalej. Uwięzieni robotnicy zginą od coraz... Nie, uwolnijmy ich. Wolę już opóźnić budowę niż tego. No i tak 16 godzin, a mamy 16 dnia to przygotować, więc nie jest źle. Ale to wszystko przez te gazy toksyczne. Nasza praca jest taka kijowa. Były krótsze zmiany. Niby krótsze zmiany, wiecie, by teraz oddały, jak tutaj jest tak toksycznie. Dostawa protez, repatriacja z powodu zdrowotnych. Mieszkańcy, dzięki temu będzie dostępne więcej... Dzięki czemu zwolni się miejsce i będzie dostępne więcej żywności. Osoby po amputacji, które trzymają protezy w procesie medycznym będą mogły wrócić do pracy. Nie, no chcemy w proterykę iść oczywiście. No i ten dom opieki, bo takie prawo. No dobra, nie będzie tu, wciśniemy dom opieki. Strajki na placu budowy. Pierwszy strajk. Szefie, ludzie na placu budowy przestali pracować. Jeden z robotników wchodzi na przewróconą taczkę i krzyczy do pozostałych. Ocaliliśmy naszych przyjaciół, jasne, tym razem, ale dopóki terminy będą dla nas ważniejsze niż życie, dopóty będzie dochodziło do takich katastrof. Kto będzie teraz harował jak wół, żeby naprawić szkody? Ilu z nas nie wróci do domu w jednym kawałku? Musimy coś zrobić. Ludzie na placu budowy strajkują. Aha. Czas rozpocznie negocjacje robotnikami, spróbuj zakończyć strajk pokojowo. Robotnicy są wściekli i nie chcą pracować. Krzyczą coś o wyzysku, tragicznych warunkach i śmiertelnym zagrożeniu w codziennej pracy. Co im obiecamy? Lepsze warunki pracy. Trzeba będzie zwiększyć bezpieczeństwo wyżej poziomu niebezpiecznie. Krótsze zmiany. Będziemy mieć 3 dni na wprowadzenie prawa krótsze zmiany. Mniej racji żywnościowych. Minus 50 racji. Niezadowolenie racji. Co? Spróbujmy przenosić ich dodatkowymi racjami. Będziemy mieć 3 dni na wprowadzenie prawa krótsze zmiany. Spada niezadowolenie. I strajk zażegnany. To, że w prawo wprowadzę, to nie znaczy, że będę go stosował jeszcze, co nie? Na kim powinniśmy się oprzeć? O, czyli tutaj też jest wybór. Kurde, ten DLC jest naprawdę rozbudowany w porównaniu tego poprzedniego, co nie? Zakończył się pierwszy strajk, ale na pewno nie ostatni. Musimy się zająć sprawami pracowników, jeśli chcemy zbudować generator na czas. Robotnicy chcieliby, żeby ich słuchano i brano ich zdanie pod uwagę. Przy podejmowaniu decyzji, a inżynierowie obiecują ci lepsze wyniki, jeśli zaufasz ich zdolnościom. Czy dasz większą władzę robotnikom i założysz związek zawodowy? Czy wzmocnisz pozycję inżynierów i wybudujesz inspektorat fabryki? Trzeba będzie wybudować inspektorat fabryki, nowe prawa pracy będą korzystniejsze dla inżynierów. Trzeba będzie wybudować siedzibę związków zawodowych, nowe prawa będą korzystniejsze dla robotników. A tak szczerze?
Nie wiem, kurde, które jest lepsze rozwiązanie. No niby inżynierowie to fachowcy, co nie? Oni się znają na rzeczy, ale głównie mamy robotników tak naprawdę. Nie wiem, chyba lepsi brygadziści są tutaj ważniejsi, co nie? W inżynierów pójdziemy. No mamy inspektora z fabryki, on będzie poprawiał bezpieczeństwo w trzech najniebezpieczniejszych miejscach. Mamy też wewnętrzne awansy, żeby dostawać inżynierów, ale mamy też nadzorców. Czyli mamy o 15 wydajniejsze, ale też ryzyko strajku jest wydajniejsze. Znaczy większe, kurde. Tak szczerze wam powiem, placówka bezpieczeństwa. Nie wiem, chyba to jest dobry wybór niż pójście w robotników. No bo brygadziści no chyba lepiej powinni się znać. Co, jak lepiej działa, co nie? Bo robotnik to on tylko zdaje mu się, co lepiej działa. Przynajmniej ja mam chyba takie wrażenie. Dobrze, mamy lepszą selekcję materiałów, profile konstrukcyjne, profile... Dawaj, bo mamy już tu wydajniejsze profile konstrukcyjne. Ale na początku fabryka, inspektorat fabryki, temperatura wyjściowa 1. Duży budynek. Dobra, ja usunę tą drogę. Dobra, i tutaj normalnie da się go postawić. Chociaż tutaj niby wtedy nic nie zmieszczę. No niby lepiej budować przyklejone budynki. Czyli tak o. Bo ta kuchnia i tak tu będzie stała. Dobra, to postaw tutaj. Tu będziemy badać nasze budyneczki. Odlewnia, konstrukcje ochronne. Czekaj, jaki tam będzie kolejny cel? Zbuduj fabrykę maszyn, zawór ciśnieniowy, pompa. Czyli fabryka maszyn. Dawaj, fabrykę maszyn wynajdziemy. W takim wypadku. Coś jeszcze? Trzeba będzie tutaj wybudować? Nie wiem, no na razie niech czas leci. A, czekaj, bo ja mam tu 9 typa i tak naprawdę oni się nudzą. Dobra, niech kolejny full robi. Niech i tak będzie. Kolejny fullek. Dobra, robimy cały czas lepsze posiłki. Fajnie by było, żeby oni już skończyli tą budowę. Budowano dom opieki, wzrasta nadzieja? O, dobra, no efektywność wzrosła. 16 dzień, kurde, 3 dni zostały. A tutaj już tak niewiele. Mamy fabrykę maszyn. Wybudujmy ją tutaj, żeby już stała. A, mamy ten inspektorak, tutaj inżynierów trzeba wysłać. Poprawia bezpieczeństwo maksymalnie w 3 miejscach. No dobra, to ja wprowadzę tu. Budowany inspektorek, wzrasta motywacja. Co, i tu przełączę... Nie, no niech będzie tutaj na wydajniejszej pracy. No tu 8 wtedy jest. Kurde, trzeba zamówić więcej inżynierów. W takim wypadku. To ja potrzebuję 5. 5 inżynierów i robotników ile się da. Bo rdzeń jeden mam. I... Kurde, chociaż jeden rdzeń w zapasie warto by było mieć, ale na razie chyba robotników. Dobra, takie zamówienie składam do centrali. Doładowanie, wyniku pary. Każde wykorzystanie przyspieszone tempo pracy od 10 i zużywa 5 wymienników pary. Tylko ja nie mam pary. Pozwala zbudować wentylację, która zwiększa bezpieczeństwo na całym placu, zużywa 25 jednostek. O, to musimy zainwestować. To zwiększa bezpieczeństwo. Dobra, tu mamy do wymienników pary. Muszę też włączyć im bezpieczeństwo. Dobra, gaz niedługo toksyczny zmaleje. Jak tam jest węgiel? Niech ci zaczną go zbierać. W takim wypadku. Tutaj w ogóle drewno już się odłożyło. To ja bym tu zmniejszył do 4. Tu wsadził 4 i tu wsadził 3. I chyba takowym chciał na razie to drewno zbierać, bo żelazo na razie mamy i niech działa. Ty, a czemu ja w ogóle nie wynajduję kolejnych?
Czekaj, anuluję to wszystko. A, bo teraz się wynalazło. Dobra, nieważne. Weź to mi daj. Dobra, i tu na razie niech 6 robi. Coś takiego zrobimy. Zwiastun śmierci. Życie w obozie. Cały obóz ze snu wyrywają wściekłe pochukiwania. Nad placem budowy krąży kilkadziesiąt wielkich ptaków. Sowy wróciły, jęczą przeraźliwie robotnicy. To znak, ostrzeżenie od niebios, nie powinno nas tu być. Jesteśmy zgubieni. Po pewnym czasie ptaki odlatują, ale ludzie są naprawdę wstrząśnięci. Motywacja będzie spadała każdego ranka jeszcze bardziej. O nie, ten... O, wredne sowy, co nie? No ja tak bardzo dbam o tą motywację, co nie? A tu los cały czas mi próbuje ją wyrwać z rąk. Manufaktura i konstrukcja szybowa. Sprawiaj z personelu. Trzeba więcej pewnie tych, żeby oni lepiej działali na te budynki. Tylko ja nie mam skąd więcej inżynierów wziąć, tak szczerze. Muszę czekać, aż tamci przypłyną inżynierowie. Bo innej opcji ja nie mam. Z czego ty to robisz? 20 stali. Żeby wytworzyć wymienniki pary. Zamontuj pompę wieżową. Zamontuj zawory ciśnieniowe. Okej, mamy wentylację. A, rdzeń parowy, dobra. Czyli trzeba będzie ogarnąć sobie skądś rdzeń parowy. W takim razie. Nie wiem właśnie skąd. Logistyka działa. Dobra, na razie co to mamy? Odlewnia. Pozwala zbudować odlewnie stalowe niezbędne do budowy generatora. Okej, czyli to komponenty nam daje. Ja mam chyba tą trzecią epokę. Dobra, dawaj, trzeci moc. Niech będzie wprowadzona. Jak tam żelazo? No żelazo jest cały czas zbierane, mimo tego, że jest go bardzo mało. Wiecie co? Ja na razie tych czterech zabiorę. Niech oni... I stąd zabiorę czterech. Niech oni wszyscy żelazo pompują. O, i węgiel się kończy. To ja bym pięciu zabrał. I pięciu wstawił tutaj. Wy. Dobra, to was zabiorę. Wstawię tutaj, wstawię tutaj. Na dwójkę tu, żeby zbierali po prostu te drewno. Kurde, dużo chorych zaczyna być. A skąd ci chorzy? Dobra, ci skończyli wycinać. Czyli byśmy polecieli w kolejny tartak. Byśmy po prostu zamontowali tutaj, tak? Dobra, zamontujmy tu tartaczek. Dobra, mamy trzecią epokę. Udoskonalone bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pracy w fabryce maszyn o 1. Udoskonalone bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pracy w manufakturze o 1. Konstrukty ochronne o 24 godziny o 1 bezpieczeństwo. Ja bym to chyba zrobił, bo to tylko 6 profili. Brzmi dobrze, co nie? Dawaj. Przybył transport z naszymi ludkami, więc możemy wsadzić ich tutaj. Jest zawodny, dobra, czyli tutaj normalnie będzie to wszystko ładnie pracowało. I to teraz oznacza, że mam jeszcze trochę robotników. Tak szczerze, to ja bym wsadził tych robotników tutaj i zaczął te metalowe profile po prostu robić. Co nie? No bo co innego? A, jeszcze to mam. Poczekaj, to ja 10 zabiorę i wsadzę do tartaku. Niech oni tutaj tną deski. Można niby 24 godziny ustawię, żeby oni tutaj sobie ścinali. O, i przez to mamy dostęp do drewna cały czas. Jak tam żarcie? Posiłki tak średnio. Już nie mówiąc o technologii. Inżynierów mi brakuje, tak szczerze wam powiem. O,
by się przydała technologia chyba tego drugiego obozu do żarcia, co nie? Dobra. To zaraz będzie wybudowane. Konstrukcja ochronna. Okej, czyli mamy już dostęp do tego, a to co jest zoptymalizowane, dzięki temu tylko 4. No i super, czyli potrzebujemy więcej żelaza. No ale to... No tak średnio idzie z tym żelazem, z tego co widzicie. Widzimy. I udało nam się wbić pierwszy poziom, osiągnięto etap pierwszy. Położono fundamenty. Zanim położysz fundamenty, na których spocznie olbrzymia bryła generatora, musimy wysłać robotników głęboko pod ziemię, aby zamontowali tam system potężnych pomp powietrznych. Okej, czyli teraz mamy czas do 25. Pompy. 10 wymienników parowych trzeba stworzyć. Ała. I... Ludzie już nie muszą tutaj pracować, bo wszystko jest gotowe, czyli ja ludzi tutaj wciskam. Ja ludzi... Do tartaku? Dawaj, do tartaku. Co, jeszcze będziemy robić te profile? Niby też by się opłacało robić, ale to... Ja bym wsadził na razie ludzi do zbierania drewna. Jeszcze mi zostało tych ludzi, więc do przytransportowywania drewna. I do zbierania węgla, i jeszcze dwóch mi zostało, to oni będą robić z drewna te. To na razie zlećmy im jednego. I... A, czekamy cały czas na 25 metalu. Jest 25 metalu. Zoptymalizowane to, żeby mniej zużywać. Wieści z Londynu. Porzucony plac budowy. Gratuluję, udało Ci się ukończyć pierwszy etap zgodnie z harmonogramem. Tymczasem w wyniku cięcia kosztów i tragicznego wypadku postanowiono zamknąć plac budowy numer 107. Jeśli możesz, wyślij tam poszukiwaczy, załączamy współrzędne i zabierz tyle materiałów, ile się da. Będziemy mieć zdecydowanie za mało generatorów, bo ewakuować wszystkich, jeśli dojdzie do najgorszego. Twoje zadanie jest teraz jeszcze ważniejsze. Podwoimy nasze wyniki. I teraz chyba mam większy dostęp logistyczny, bo tamci teraz nie potrzebują swojego dostępu logistycznego. Ile tu jeszcze żarcia? Obóz będzie pracował przez 7 godzin. A, jeszcze 7 godzin tylko tam żarcia nam zostało. Dużo chorych się nagle pojawiło. To jest w ogóle niebezpiecznie. Toksyczny gaz niedługo wzrośnie. Ale wszędzie jest bezpiecznie. No właśnie, więc nie ma co się tutaj martwić. To jest wyprzedzający harmonogram 3 dni, zmontuj te zawory i tak dalej. Najgorzej, trzeba budować te zawory. Wiecie co? Jak z tym portem? 20 stali, dobra. W takim razie nie będziemy robić tego, tylko ulepszymy ten port, żeby stal się lała. Inspektor fabryki, premie. Przyszedł porozmawiać z tobą inżynier z inspektora fabryki. Mam świetne wieści, szefie. Dla uczczenia otwarcia inspektoriatu firma przysyła nam zapas doskonałego tytoniu. W naszych czasach to niezwykły rarytas. Może byłoby uprzejmie podzielić się z nim z robotnikami. Doskonały pomysł. Na 2 dni zamaleje ryzyko strajku. Zatrzymajmy go dla inżynierów. Wydajność pracy wzrośnie 10% wyżej. Nie no, podzielmy się z robotnikami. To jest dla wszystkich, nie tylko dla nich. W ogóle teraz takie mam przemyślenia, bo ja powiedziałem, że inżynierowie będą lepiej wiedzieć niż to, co robotnicy uważają. I kurde, tak niby, ale z drugiej strony robotnicy, wiesz, wiedzą, czego potrzebują, co nie? Chociaż dalej nie wiem, wiecie, to jest pole na dyskusję tak naprawdę, co nie? Dobra, ale doskonały pomysł daliśmy dla robotników. Tytoń. I w ogóle śmiesznie takie było podkreślenie, że wiecie, tytoń tutaj jest ważny w tych czasach. No wiecie, epoka przemysłowa, to wszyscy się truli jak leciało, co nie? Wewnętrzny awans, nadzorcy. Wewnętrzny awans ja bym chyba podpisał. Inspektor może 5 tych, motywacja znacznie wzrośnie. Dawaj. A, ja mam 23 godziny na wprowadzenie krótszych zmian, zapomniałem. Ale za 18 godzin będzie można wprowadzić nowe prawo, więc zdążymy. Jak ja teraz mogę to zrobić? 50 stali i 50 drewna? Drogo trochę. Drogo.
To ja chyba sobie jeszcze zamówię robotników. I rdzeni parowych, to tak, jeden rdzeń parowy, dwa rdzenie... O, jeden tylko rdzeń parowy. To może tylko jeden rdzeń parowy zamówimy. Nie, no ja potrzebuję dwóch, no to poczekamy jeszcze na zamówienia. Drewno już się nazbierało, więc tym bardziej zlecamy kolejne produkcje. Już nawet nie mówiąc, że stali my potrzebujemy. Dobra, stal tu będzie się lała jeszcze bardziej. O, tylko... Tylko czekaj, dobra, mamy stal, niech ten robi tego. Jak tutaj... Jest, już stal niby się odkłada. Mam na razie 39, potrzebuję. Jest 40, daj mi dwa rdzenie, dawaj, szybko. Niech mi przyślą. Dobra, ekipa już skończyła żarcie ogarniać. Wyczerpał zasoby. Co my tu mamy? Wielki wodospad, legowisko naturalne, że... A gdzie te miejsce tamtego chłopa? Widzę, że koordynaty to oni nam wysłali, że nie wysłali. Dobra, idź do niewielkiego wodospadu. Bystry strumień wyżłobił głęboki jar, przecinając równinę. W oddali widzimy niewielki wodospad. Dobra, idziesz tam. To nam też się ulepszyło. Więcej poszukiwaczy by mi się przydało, 10 żelaza. Zwiększ zasięg. Stacja w ogóle też by nam się przydała. Retornia, tartak parowy. Udoskonalone bez... Kurde, wszędzie żelaza potrzebne. Wentylacja, wentylacja. Wiecie co? Co jest? Zbyt mało łóżek dla chorych, szefie. Część pracowników niepokoi się... wzrastającą liczbą nieleczonych chorób. Prosimy Cię, byś zajął się tym problemem i mogą zacząć strajkować, jeśli tego nie zrobimy. Mamy 3 dni na wybudowanie. Będziemy się tym zajmować. Dobra, wybudujemy jedną lecznicę. Jak potrzebujecie. Zdrowie, lecznica. No idealnie. W tym miejscu. Tylko gorzej z robotnikami. No ale to ten inspektorat w takim razie będzie trzeba zmniejszyć. Dobra, mamy lecznicę. Dobra, dawaj mi tu 5. Wzrasta motywacja. Ty, no ja nie mam na razie co tego technologicznego, co tutaj wybierać. Cały czas. Wiecie co? Teraz w kuchni przełączymy się na zwykłe posiłki. Dlatego, że motywację mamy wysoką, a żarcia mamy za to mało, co nie? Więc myślę, że to będzie lepszy pomysł. Kurde, nie wiem, czy... Tu na 24 godziny nie przełączymy. Dawaj 24 godziny żelaza, żeby było zbierane. Po prostu ja zgarnę trochę ludzi z drewna. Wstawię tu i ludzi też wstawię, żeby chałupniczo zbierali te żelazo. Drewno to mamy dużo, ale mamy problemy z żelazem. Niewielkie wodospady. W wodospadzie skaczą ryby, nie ma ich wiele, ale wystarczy na posiłek dla oddziału. Być może znajdziemy więcej, gdy pójdziemy w górę strumienia. Brys rdzeniowy szyk. No dobra, to na początku tu. Do rdzewiejących szyn. Coś wystaje ze skał, niczym ogromne źdźbło wysuszonej trawy. Tartak skończył już kroić, to też zbierzmy tartak. Dobra, postawimy kolejny tartaczek. Co nie, będziemy mieli... Do tego drewna tak naprawdę mamy tak dużo. Dobra, ja bym chyba zmniejszył jeszcze tutaj przyrost do drewna. Żeby chałupniczo zbierali. I tutaj jeszcze trochę... A nie, czekaj, już jest full. Dobra, to nieważne, to zbierajcie te drewno. Już mamy 30 żelaza. O, kurde. Udoskonalone bezpieczeństwo, doładowanie. Każde wykorzystane przyspieszenie tempo pracy o 10 i zużywa 5 wymienników parowych.
Wiecie co, no ja chyba zlecę kolejne robienia tych wymienników parowych. I ja bym chyba przełączył tutaj też na 24 godziny. I po prostu stąd zgarnę 5. Z portu zgarnę też 5. I tak chyba będzie lepiej, co nie? Ogólnie tutaj jest bez... Jest tutaj bezpiecznie, więc nie ma co się denerwować. Weźmy... Sorry, nie tutaj. Tutaj krótkie zmiany. Wpiszmy. Wzrasta motywacja. No, będziemy 24 walić, no. Więc tylko tam to poszło, ale i tak leci mocno. Połączenie wentylatorów. Co? Ja bym chciał wybudować te wentylatory. A, nie mam cały czas tych generatorów. Cały czas czekamy. No dobra, to jak czekamy, to ja bym udoskonalił bezpieczeństwo. Albo tu? Albo odlewnie wynalazł już. Albo kolejny etap, ale nie, bo to żelazo potrzebuje. Szpital! Szpital wynajdę. Nie wiedziałem, że tu mamy opcję szpitalową. I znowu stali nie mamy, no właśnie. Dawaj mi ten rdzeń. Dobra, ekipa dotarła. Rdzewiejące szyny. Leżą tu setki wielkich, niewiarygodnie ciężkich szyn, częściowo zanurzonych w zamarzniętej ziemi. Aha, i tyle. Myślałem, że trochę żelaza staniemy. Zamknięta karczma. No dobra, to idź do tej zamkniętej karczmy w takim razie. Skoro tak to ma wyglądać. Zastanawiam, mamy w ogóle dużo posiłków. Niby tutaj mogę wysłać, żeby drewno zaczęli zbierać. Tu mogę spowolnić ich, żeby drewno. Dobra, to jeszcze jednego spowolnimy. Drewno. Kurde, no i ja bym tutaj chciał, żeby jak najszybciej to było zbierane, ale to na rdzenie cały czas czekamy. 25 dopiero. A my nawet nie mamy jeszcze tych. Bo my ile musimy zebrać? Zamontuj zamontuj pompa wieża... O, jest, pompa wieża, 10 wyników pary. Fabryka maszyn... Czekaj. Na początku pompę wieżową trzeba zamontować. Zamontuj zawory ciśnieniowe, aha. To ile to? 10, okej, okay, a my dopiero mamy 3. Wiecie co? Ja rozbiorę to. Ten jeden budyneczek i go przełożę do innego miejsca. Inspektor fabryki, nadzór. Szefie, inspektor fabryki twierdzi, że powinniśmy wprowadzić ciągły nadzór, aby przyspieszyć pracę. Stare metody nie wystarczają. Wykryliśmy dość przypadków marnotrawstwa i braku wydajności, by uznać, że wszyscy pracownicy skorzystają na bezpośrednim nadzorze inżynierów. Jeśli powierzy nam pan kontrolę, wzrośnie motywacja, a wraz z nią wydajność pracy. Niezadowolenie znacznie wzrośnie, zrobimy tak. Będziemy mieć 2 dni na wprowadzenie prawa nadzorcy. Dobra, no 2 dni na wprowadzenie prawa nadzorcy, zróbmy tak. Skoro tak mi to niby pomoże. Kurde, całą stal my cały czas przemielamy. A tu tyle stali leży w ogóle. O jest, oni już rozmontowali to. Więc ja mogę, stacja przeładunkowa, dawaj mi to do żelaza. Szybko wybudujemy, to szybko ruszy. Przybył transport, mamy w końcu 2 brakujące rdzenie. Czyli teraz możemy wybudować... O, 50 stali, no to kija nie wybudować. Bo tam trzeba zlecić pracę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy, tu od razu przypisuję 10 typa. Tak szczerze powiedziawszy... Oni to w ogóle już na maksa to wbili. Dobra, to nie wbijajcie więcej drewna, niech oni tam pójdą. Dobra, niech oni pójdą tutaj. I niech robią te. Żeby 24 godziny im dać. A, dajmy im na 24 godziny. Czekaj, a czemu oni nie produkują? Inne kazanie idzie w trakcie leczenia, ja nie wiem. Dobra, dajmy im 24 godziny. Zdrowie. Możemy w końcu robić szpitale. Mamy jeden rdzeń parowy, co na pewno nam pomoże. Mm.
Więcej poszukiwaczy, zasoby, zwiększy zasięg, zwiększymy wszystko żelazo potrzebuje. No dobra, na razie to chyba się zatrzymamy z tą technologią, a to dlatego, że robimy cały czas te kawałki. No ile nam starcza żarcia na 2 dni? A motywację mamy wysoką, te lepsze żarcie nawet nie potrzebujemy. Dotarliśmy do karczmy, zamknięta karczma. Karczma wygląda na opuszczoną. Na szyldzie jest napisane Gwiazda Polarna, El Roto Polare. Druga część napisu to francuska wersja nazwy. Okej. Zamknięta karczma, stare dobre czasy. Karczma jednak nie jest opuszczona. Dookoła krząta się pulchny mężczyzna. Wyrzuca skrzynie i kufry na sanie, przedstawia się jako właściciel tego zacnego przybytku. Kiedy byli tu Francuzi, miałem klientów przez cały dzień. Rano robotnicy leczyli kaca solidnymi śniadaniami, inżynierowie żłopali wiadra kawy nad mapami i projektami, a wieczorem wszyscy w pocie czoła pracowali nad kolejnym kacem. Każdy cholera nawijał po francusku, ale było minęło. Bierzcie co chcecie, ja wyjeżdżam już na dobre. Okej, czyli Francuzi też budują swoje generatory. I dostaliśmy żarcie. Dobra, to idziemy tam tutaj, do torów kolejowych w takim razie. Myślę, że to będzie chyba najlepsza opcja. O, mamy już jednego inwalidę, kurde. Jedna proteza to trójka. Ej, to czekaj, to się bardziej opłaca sprowadzać robotnika niż protezę? Naprawdę? To ja nie wiedziałem, że proteza jest więcej warta niż robotnik. Kurde. To ja bym wolał już wymieniać tych ludzi w takim razie, ale no dobra, no już tak już to zapadło. Ja bym przysłał właśnie nie wiem, inżynierów czy robotników? Czy rdzeń? Wiesz co, ja bym chyba wziął rdzenia. Dobra, i tyle ludzi, ile się da. Dawaj. Niech do nas przypłyną. Cały czas robimy kolejne te. Mamy 8, a ile potrzebowaliśmy? 10, o kurde, jak to źle idzie. Dobra, wynajdźmy nadzór, czyli o 15% więcej wydajności, ale ryzyko strajku będzie. Placówka nadzorowa. A, tutaj można w teorii wybudować. A po co mi dwie będą? No drugą dla Beki mam wybudować. Mam za dużo zasobów. No dobra, to drugą dla Beki wybuduję, potem je usuniemy i tak. Bo ta już wystarczy, tutaj wspiera te dwie fabryki. I mamy już 52 minutę. No nieźle nam idzie, no mamy już pierwszy etap generatora za sobą. W następnym odcinku pewnie drugi etap dopiero uda nam się zrobić. No z tym żelazem, to jak widzicie, no cierpimy. Co nie? Strasznie cierpimy. Najlepiej to by było w ogóle tutaj 24 godziny dać. Tu 24 i tu też w ogóle, żeby te żelazo cały czas się kręciło i kręciło, co nie? Was zachęcam w ogóle do zostawienia lajka, czy do zostawienia subskrypcji, żebym szukał innych treści na kanale. Mam nadzieję, że te odcinki zbytnio chaotyczne nie były. I tutaj rekwizyt był naprawdę super, bo już kończę moją sesję nagrywkową. Więc jak coś, to wszystko przez to, że dzisiaj bardzo mało spałem, ale myślę, że chyba nie było tak źle, co nie? Bo nie mogę jednak opóźniać się. A poza tym miałem jednak czas, który miałem poświęcić na te nagrywanie, ale no nie wiem czemu zbyt szybko dzisiaj wstałem. No. I już potem nie mogłem zasnąć. Co? Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Co nie? Tak jak dzięki, że obejrzeliście wszystkie pozostałe odcinki i że jesteście ze mną. Ale mocny trybu, mocny chcę. Skomentujcie, subskrybujcie, obkujcie. Elo!